Defying death. Kanapka z kierowcy. Mężczyzna cudem unika śmierci i pozuje do zdjęcia. W zeszłą sobotę Caleb Whitby jechał do Council City, Idaho, kiedy znalazł się w środku karambolu z udziałem 26 pojazdów, głównie ciężarówek, na oblodzonej drodze niedaleko Baker City. Whitby jechał na oblodzonej drodze we mgle. Początkowo chciał wyprzedzić samochód przed nim, ale uznał, że to zbyt niebezpieczne. Przez chwilę widoczność była tak niska, że Whitby prawie nic nie widział, aż do momentu, kiedy zobaczył ciężarówkę stojącą w poprzek drogi. Skręcił w prawo, ale było już za późno i zatrzymał się na przyczepie. Po chwili druga ciężarówka wpadła w pościg i zbliżała się bokiem w kierunku Whitby'ego. Mężczyzna był przekonany, że to już koniec. 18-kołowy pojazd uderzył w samochód Caleba i zgniótł go jak puszkę sardynek. Jakimś cudem mężczyzna przeżył i po wypadku potrzebował jedynie dwóch plastrów na palcu prawej dłoni i nieco lodu pod podbite oko.